Witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Pac. Jestem kierownikiem Międzynarodowego Zespołu Naukowców, którzy badają, jak elity w Polsce i w Norwegii we wczesnym i pełnym średniowieczu legitymizowały swoją władzę. Kilka aspektów tego zagadnienia przedstawią Wam niektórzy członkowie naszego zespołu. Zapraszam na spotkanie z jednym z nich. Posłuchajcie, ale też lajkujcie, udostępniajcie, no i komentujcie. Jesteśmy ciekawi Waszych spostrzeżeń i Waszych pytań. Nazywam się Wojtek Jezierski, jestem badaczem na Wydziale Archeologii, Dziedzictwa Kulturowego i Historii Uniwersytetu w Oslo. W jaki sposób postrzegać można pozycję elit w średniowiecznym społeczeństwie? Zazwyczaj, kiedy myślimy o i opowiadamy o społeczeństwach średniowiecznych, robimy to w kategoriach pewnej piramidy społecznej. Na szczycie tego trójkąta znajdował się król, pod nim arystokracja, wyższe duchowieństwo, poniżej rycerstwo, niższe duchowieństwo, mnisi i zwykli księża. Wszystkie te grupy zazwyczaj postrzegamy jako elity społeczne. Na samym dnie zaś znajdujemy chłopów i ludność niewolną. Patrząc na same elity, najczęściej dzielimy je na duchowne i świeckie. Po stronie duchowieństwa mamy zatem biskupów, czy też arcybiskupów, księży, opatów, mniszki i temu podobne. Po stronie elit świeckich mamy za to arystokrację, szlachtę, rycerstwo, czy też króla. Wzajemne relacje między elitami świeckimi a kościelnymi często miały charakter sporu, sporu tronu z ołtarzem w średniowieczu. Niewątpliwie najsłynniejszym przykładem tego rodzaju sporu był spór o inwestyturę, czyli o prymat w świecie zachodniego chrześcijaństwa. Z drugiej jednak strony często też dochodziło do sojuszów, już właśnie tronu z ołtarzem i miecza z pastorałem. Elity świeckie zyskiwały dzięki kościołowi legitymizację swoich pozycji społecznych, kościół zaś otrzymywał ochronę i wpływy na to, co działo się w społeczeństwie. Nasz projekt poświęcony legitymizacji elit norweskich i polskich w średniowieczu odchodzi nieco od tych dwóch perspektyw i podważa ten hierarchiczny i taki stabilny podział na te typy socjologii. Proponujemy inne spojrzenie na elity, zainspirowane przez współczesną socjologię. W naszym ujęciu elity zatem to wszystkie osoby, które zajmują różnego typu uprzywilejowane pozycje w społeczeństwie, bez względu na to, czy formalnie należały do tego, czy też innego stanu. Po pierwsze, takie całościowe spojrzenie na elity pozwala na badanie dynamicznych i ciągle zmieniających się układów między członkami elit. W rzeczywistości bowiem ani społeczeństwo średniowieczne nie miało tak hierarchicznego charakteru, ani nie było aż tak stabilne, jak nam się często wydaje. Członkowie elit bardzo często znajdowali się w otwartym konflikcie ze sobą. Takie spojrzenie na konflikt i na dynamiczny sposób organizowania się relacji między członkami elit i relacji politycznych w średniowieczu sprawia, że widzimy tę tak zwaną piramidę średniowieczną jako nader niestabilną. To, co warto też dodać, to, że ten tradycyjny podział na duchowieństwo i na władzę świeckie jest dość nieprecyzyjny i przestarzały. W naszym projekcie, poświęconym właśnie Polsce i Norwegii, patrzymy na sprawowanie władzy przez różnego typu alianse i ugrupowania w ramach elity. Dobrze widać to na przykładzie Norwegii w dobie wysokiego średniowiecza. Członkowie duchowieństwa w Norwegii, zajmujący prestiżowe pozycje w kościele, bardzo często sami należeli do ważnych rodów magnackich. Ich interesy w tym sensie dużo częściej były zbieżne z interesami rodu, czy też ich krewniaków, niż z interesami arcybiskupów, czy w ogóle całą resztę episkopatu. Często elity duchowne także uzurpowały sobie pozycje elit świeckich i przejmowali ich pozycje. Po trzecie, władza królewska, ten sam szczyt piramidy tego trójkąta, o którym mówiłem, wcale nie była znowu aż tak silna ani tak stabilna, jak nam się często wydaje. Znów, przykład norweski jest tu bardzo pomocny. W Norwegii aż do połowy wieku XIII mniej więcej istniało silne przekonanie, że władza królewska w gruncie rzeczy powinna być dzielona i sprawowana wspólnie przez większą część elity, za zgodą arystokracji. W tym sensie król nie był hegemonem, ale raczej negocjatorem w ramach elit. Musiał ciągle zabiegać o ich zgodę, o konsensus w tej grupie społecznej.
Podobnie było z pretensjami dynastii do sprawowania władzy. Wcale nie było tak oczywiste to, że królowie będą przekazywali swoją władzę z pokolenia na pokolenie. Raczej w każdym pokoleniu trzeba było od nowa negocjować alianse pomiędzy różnymi członkami i ugrupowaniami elit. Kolejne pytanie. Dlaczego elity są kluczem do zrozumienia procesu integracji politycznej w średniowieczu? Nasz projekt pod tytułem Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii między mniej więcej rokiem 1000 a 1300 skupi się, no właśnie, na okresie wysokiego średniowiecza. To jest mniej więcej od przełomu wieku X i XI, kiedy zarówno Polska, jak i Norwegia stały się krajami chrześcijańskimi. W obu przypadkach w tym czasie to jest ten okres, w którym rodzi się państwowość. Choć oczywiście struktury tego państwa były zupełnie odmienne od tych, które znamy dzisiaj. Nie było żadnych instytucji, nie było biurokracji, nie było aparatu administracyjnego, czy też nawet szerokich struktur społecznych. To elity i ich kontakt twarzą w twarz tworzyły to, co rozumiemy pod pojęciem tkanki państwowości. Tym samym elity były tym koniecznym zwornikiem społeczeństwa i prowadziły do jego wewnętrznej integracji. Także w wymiarze międzynarodowym elity odgrywały kluczową rolę w łączeniu kultury łacińskiej, chrześcijańskiej, tej międzynarodowej, europejskiej z tym, co działo się na gruncie, że tak powiem, domowym. Pytanie numer 3. Co legitymizowało, czy też uprawniało elity do ich wyjątkowej pozycji? Zacznijmy od tego, co znamy. We współczesnym świecie władza pochodzi z wyborów. Prezydent czy partia nie tylko rządzą, ale zasługują na to rządzić. Właśnie dzięki faktowi wyborów demokratycznych. W naszym projekcie patrzymy na kwestię legitymizacji władzy w średniowieczu w podobnie prosty, ale istotny sposób. Elita nie tylko po prostu posiada władzę, tak jak we wszystkich kontekstach właściwie, jakie znamy. Elita w ten czy inny sposób zasługuje na to, żeby rządzić. To odróżnia jej członków od zwykłych tyranów. Despoci swoje pretensje do władzy opierają często na nagiej przemocy wobec obywateli czy poddanych, których jako siłą muszą przymuszać do posłuszeństwa. Żadna elita władzy w średniowieczu czy też dziś nigdy nie będzie pewna swojej pozycji, jeśli oprze ją na czystej przemocy. Będzie raczej starać się oprzeć swoją pozycję na pewnym systemie powszechnie uznanych praw i przywilejów. Chcę doprowadzić do takiego stanu, w których ta pozycja i przywileje będą jej się należały, niejako naturalnie, czy też to z mocy praw, czy w wyniku uświęcającej sankcji. Aparat przemocy, zwłaszcza w średniowieczu, był bardzo kosztowny, nie tylko materialnie, ale też moralnie. Dużo łatwiejsze do zaakceptowania dla społeczeństwa, ale także dla reszty elity, była pewna przekonująca opowieść o tym, że książę, czy biskup, czy też cała dynastia, taka jak dynastia piastowska, zasługuje na swoją pozycję, na to, żeby rządzić. Na przykład w wyniku Bożego mandatu. W oparciu o ustne czy pisane prawo, ze względu na tradycję i dlatego, że kiedyś sprawował jego ojcowie. To, co stanowiło pewien problem, to jak sprzedać tego typu opowieść zarówno elicie, jak i reszcie społeczeństwa. Zwróćmy uwagę, że także dziś sam proces wyborczy to tylko pierwszy, konieczny krok do legitymizacji władzy. Ale jest to zarazem krok niewystarczający. Współczesne elity władzy także operują obrazem i pewną projekcją, wyobrażenia o sobie, którym legitymizują swoją pozycję. Żadna władza nie utrzymałaby się wyłącznie dzięki wyborom odbywającym się co 4 lata. Podobnie raz wybrany książę nie dożyłby starości, gdyby chciał rządzić wyłącznie z zacisza swojego pałacu, nigdy nie pokazując się reszcie elit czy też reszcie społeczeństwa. Elita musi być zatem niejako stale obecna w sferze wyobrażeń, w głowach swoich poddanych, swoich odbiorców, że tak powiem. To spojrzenie poddanych czy też obywateli dzisiaj daje elicie uznanie. Kluczowe zatem dla legitymizacji elit są po pierwsze media, przez które kierowany jest taki przekaz. Po drugie kluczowy jest wymiar symboliczny tego przekazu. Sama opowieść o tym, dlaczego to właśnie nam należy się władza.
Tu dochodzimy do drugiego pojęcia, wokół którego skonstruowany jest nasz projekt. Pojęcie kapitału symbolicznego. W skrócie można by powiedzieć, że kapitał symboliczny to jest taki zbiór argumentów, czy też zasobów, dzięki którym elity mogą stworzyć przekonującą opowieść o swojej pozycji, o swoim przywileju. W grę wchodzą zarówno zasoby materialne, jak i niematerialne. W przypadku elit średniowiecznych, zasobów niematerialnych, których elity używały do tworzenia opowieści o swoich przywilejach, należały na przykład wszelkiego rodzaju tytuły, opowieści o walecznych czynach, pamięć o przodkach, opieka świętych, modlitwy wznoszone za czyjąś duszę. Z drugiej strony mamy władzę symboliczną w formie materialnej, często o chrześcijańskich podstawach, a zatem korony, koronacje z całą ich symboliką, rzecz jasna. Biskupie pastorały, podobizny bite na monetach, bogate wyposażenie kościołów, wystawne grobowce czy też kopce grobowe we wczesnym średniowieczu. Obie te formy zasobów symbolicznych pozwalały jakiejś części elit tym samym wynieść się ponad resztę elity i swoich konkurentów do władzy, legitymizować swoją pozycję i częściowo odbierać taką możliwość innym. Porównanie tego, jak legitymizacja elit przebiega w dwóch europejskich peryferiach, w Polsce i w Norwegii, jest głównym zadaniem badawczym naszego projektu. Dziękuję za uwagę. Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii w latach 1000-1300. Tak nazwaliśmy nasz projekt badawczy, finansowany z funduszy norweskich, a realizowany wspólnie przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Oslo. Nasz zespół badawczy, składający się z kilkunastu naukowców, zajmuje się dwoma krajami z peryferii średniowiecznej Europy Łacińskiej, Polską i Norwegią, w okresie od XI do XIII wieku. Interesuje nas jeden, ale bardzo ważny aspekt tych państw – elity. A więc władcy, możni, biskupi, instytucje kościelne. Badamy to, w jaki sposób ci, którzy mieli władzę, pokazywali, że na nią zasługują, że lepiej ich jej nie pozbawiać. Badamy dwa kraje, peryferyjne kraje, ale mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do lepszego zrozumienia, czym były elity średniowiecznej Europy. Jesteśmy naukowcami, więc nasz projekt skończymy grubą książką, kilkoma innymi publikacjami. Ale już teraz możecie śledzić postępy naszych badań na naszej stronie internetowej, a także na naszych profilach na Facebooku i Instagramie. Szukajcie też wiadomości na nasz temat na portalu wczesnesredniowiecze.pl. Do zobaczenia.